Nowe przygody panny Jane Marple Lake Bardugo Zniknięcie Czyta Jacek Panna Marple okryła wąskie ramiona jednym z wielu wełnianych szali i rozważyła kolejną filiżankę herbaty. Pomimo tego, co powinno być przyjemnym ciepłem londyńskiego lata, Modne mieszkanie jej siostrzeńca Rajmonda było wiecznie przewiewne ze względu na duże okna, które rozciągały się od podłogi do sufitu. Nie zapewniały one zbyt wiele prywatności, ale pannie Marple powiedziano, że są niezbędne i bardzo pożądane. Wspaniałe światło, wyjaśniła żona Rajmonda, Joan, przechodząc przez nie w drodze do swojego studia malarskiego, ale panna Marple zauważyła, że zadrżała. Rzeczywiście, wspaniałe, mruknęła panna Marple, chowając robótkę na kolana. Ale chyba najlepiej smakuje przy kominku. Gdzieś w bibliotece zaczął dzwonić telefon, a dzwonek do drzwi rozległ się wesoło na korytarzu. Czy ktoś nie odbierze telefonu? Raymond krzyknął z kuchni, gdzie przygotowywał zimny lunch. Muszę otworzyć drzwi. Zawołała Joan, już wirując w chmurze artystycznie ułożonych jedwabi. Do mieszkania ciągle ktoś przychodził lub wychodził artyści, pisarze, dostawy szampana lub kwiatów. Normalnie Raymond i Joan wyjechaliby na wieś lub na południe Francji na cieplejsze miesiące, ale Joan była zajęta pracą nad wystawą w galerii, a Raymond był zdeterminowany, aby ukończyć coś, co jak twierdził, nie było powieścią. Ale zbiorem wierszy tonalnych, dość rewolucyjnych, na czas przed publikacją następnej wiosny. Wszystko było bardzo ożywione, a panna Marple z pewnością była wdzięczna za zaproszenie do nich na lato. Mimo to tęskniła za ciszą swojego domku, odległym dźwiękiem szery szumiącej w kuchni i złotym światłem które może nie było tak zdecydowane jak promienie słońca przebijające się przez modne okna Raymonda i Joan, ale które delikatnie świeciło nad jej ogrodem w słabnących popołudniowych godzinach, także każdy kwiat świecił, jakby był zanurzony w bursztynie. Raymond pojawił się w drzwiach, przerywając jej zadumę. Ciociu Jane, powiedział oskarżycielskim tonem. To dla ciebie. Dla mnie? W jej głowie zabrzmiał cichy alarm. Czy coś się stało w domku? Martwiła się, że rury nie przetrwają kolejnej zimy, ale może postanowiły poddać się wcześniej. To doli Bantry, wycedził Rajmond i brzmi na jeszcze bardziej zdyszaną niż zwykle. Czego u licha może chcieć doli? Z pewnością nie wiem i nie mam zamiaru o to pytać. Panna Marple wiedziała, że Doli była niespokojna, odkąd przeprowadziła się do Istlodge, i nie pomogło jej to, że jej dzieci i wnuki zrezygnowały w tym roku z wakacyjnych odwiedzin. Było to zrozumiałe, biorąc pod uwagę, jak daleko mieszkali, a Doli podkreślała, że czuje ulgę, że nie musi martwić się o posiłki i sprzątanie dla tak wielu osób, ale Jane podejrzewała, że mimo wszystko był to cios. Panna Marple zawinęła swoje robótki pod pachę i dołączyła do Raymonda w bibliotece, gdzie na zagraconym biurku stał telefon. Doli? Och, Jane, wykrzyknęła Doli. Musisz natychmiast wrócić do domu. Potrzebuję twojego cudownego mózgu. Będę w domu pod koniec sierpnia, zaprotestowała panna Marple. Rajmond i jego żona zabierają mnie w przyszłym tygodniu na bardzo intrygującą sztukę, bardzo kontrowersyjną. Racja, powiedział Rajmond, zapalając papierosa i opierając się o kominek. Aktorzy występują tylko w czerwonej farbie. Niemożliwe jest zdobycie biletów, nawet latem. Panna Marple stłumiła dreszcz. Co się stało, Doli? Nie potrafię tego wszystkiego wyjaśnić. Musisz spróbować. Dolly wzięła głęboki oddech. Znasz rodzinę, która wprowadziła się do Gosington Hall? Barnsley Davises? Ich syn zniknął, a ty musisz wrócić do domu i go odnaleźć. Panna Marple spojrzała na siostrzeńca, który skrzyżował ramiona i patrzył na nią ze zdumieniem. Zniknął. Zapytała. Wiedziałem, wykrzyknął Raymond. Wiedziałem, że w tej twojej małej wiosce dzieje się coś strasznego. Tak, dwa dni temu. Głos doli ucichł. Wraz z kilkoma elementami biżuterii od gości Barnes Davisów i moimi szafirowymi kolczykami. Kolczyki twojej babci? Właśnie te. Jane, musisz natychmiast wrócić do domu i to naprawić. On ma się żenić w przyszłym tygodniu. Raymond przysiadł na biurku i zaczął podsłuchiwać. Teraz się roześmiał. Skazany na małżeństwo w przyszłym tygodniu? Nic dziwnego, że uciekł. Nie wiem, co mogłabym zrobić, zaczęła panna Marple. Zaczęła panna Marple. Nic z tych rzeczy, Jane. Czekam na ciebie jutro. Ale co ze sztuką? wykrztusił Raymond. Co z nią? zapytała jego żona Joan, wchodząc do biblioteki z butelką szampana w jednej ręce i słoikiem pełnym brudnych pędzli w drugiej. Najpóźniej w sobotę powiedziała Doli. Proszę, Jane. Jego narzeczona jest w ciężkim stanie, a nie możemy sobie pozwolić na kolejny skandal w Gosington Hall. Panna Marple zastanowiła się. Wiedziała, że Raymond i Joan będą rozczarowani, ale musiała przyznać, że nie miałaby nic przeciwko możliwości wcześniejszego powrotu do domu. Zobaczę, co da się zrobić, Doli powiedziała w końcu. A teraz idź zrobić sobie herbatę z brędy. Nie, nie kłóć się ze mną. Herbata z brandy i długi odpoczynek. Poczujesz się znacznie lepiej. Odłożyła słuchawkę. Nie możesz wracać do tej wioski tylko dlatego, że w Gosington wydarzyło się coś strasznego, narzekał Raymond. To zdarza się praktycznie każdej wiosny. Jaka tragedia spotkała Saint Mary Mary'mit tym razem? Syn domu zaginął, powiedziała cicho panna Marple. Joan rzuciła się na fotel. Czy Barnes i Davisowie nie przeprowadzili się do Gosington? Znasz ich? zapytał Raymond z pewnym zaskoczeniem. Spotkaliśmy Michaela Barnes i Davisa zeszłego lata, prawda? W co te besomet Korother? her? O tak, złote włosy, białe zęby, obrzydliwie czarujący. Joan roześmiała się. Raymond jest po prostu drażliwy, bo lubi być w centrum uwagi. Oczywiście, że nie. Jako pisarz muszę mieć swobodę obserwacji, a najlepiej robić to z dala od światła reflektorów. Michael był naprawdę zachwycający, powiedziała Joan i całkowicie zakochany w swojej narzeczonej. Chcesz powiedzieć, że naprawdę zaginął? To nie jest godne talentu cioci Jane, powiedział Raymond, szukając popielniczki, po czym zadowolił się stukaniem papierosem w doniczkową orchideę na kominku. Uroczy młodzieniec skrywa mroczne sekrety za przystojną twarzą i znika, zamiast ryzykować zdemaskowanie. Tajemnica rozwiązana. Narażenie na co, zawołała Joan z oburzeniem. Długi hazardowe, sekretny ślub w jakimś zaścianku, być może był mniej zauroczony narzeczoną niż myśleliśmy. Wydawała się ciemniejsza niż ciemny teatr. Czysta spekulacja. Nic z tego nie przypomina Michaela, którego poznaliśmy. Z pewnością został gdzieś nagle wezwany. Panna Marple odchrząknęła. Jest jeszcze sprawa zaginionych klejnotów. To może być tylko zbieg okoliczności powiedziała Joan z powątpiewaniem. Raymond rzucił jej gniewne spojrzenie. W St. Marymit nie ma zbiegów okoliczności. Doli wydawała się naprawdę zdenerwowana, powiedziała powoli panna Marple. Nie sądzę, by robiła zamieszanie z byle powodu. Nie oszukasz mnie, ciociu Jane, powiedziała Joanne. Jesteś zmęczona naszym londyńskim zgiełkiem i chcesz wrócić do swojego ogrodu. W dzisiejszych czasach trudniej mi nadążyć, przyznała panna Marple. I na pewno chciałabyś, żeby pokój gościnny był wolny dla twojej drogiej przyjaciółki, Juliette, tej, która weszła za mąż, za dyrektora? Joan zamrugała. Co Juliette Henderson ma z tym wspólnego? Oczywiście będzie potrzebowała gdzieś się zatrzymać, kiedy odejdzie od męża. Raymond prawie strącił doniczkową orchideę z kominka. Kiedy, co zrobi? Dlaczego miałaby zostawić Ambrosia? Joan wpatrywała się w pannę Marple. Ciociu Jane, skąd możesz wiedzieć? Nie powiedziała ani słowa nikomu poza mną, a ja nie powiedziałam nikomu. Cóż, moja droga, jeśli się nie mylę, w tym i poprzednim tygodniu wybrałyście się na małe zakupy do jubilera, tego samego jubilera. I co z tego? zapytał Raymond. Kobiety lubią błyskotki. Nie ma w tym nic złowieszczego. Tak, ale nic nie kupiły, prawda? Wyobrażam sobie, że Juliette wie, że wkrótce będzie potrzebować pieniędzy i zostawiła swoje klejnoty do wyceny, a potem musiała wrócić, aby je odzyskać. Ale! Raymond wykrztusił. Byli tu na kolacji zaledwie miesiąc temu. Ona jest w nim zakochana po uszy. Sam to widziałem. Panna Marple spojrzała z powątpiewaniem. żadna kobieta, która jest mężatką tak długo, nie uśmiecha się tak do swojego męża. To nie jest naturalne. Joan wybuchnęła śmiechem. A ja myślałam, że Juliette świetnie to wszystko ukryła. Skoro płakała zaledwie kilka godzin wcześniej. Biedny Ambrose, powiedział Raymond. Nie powinnam się o niego zbytnio martwić, powiedziała panna Marple. Wyobrażam sobie, że pocieszy się tą aktorką, którą widzieliśmy w tej najbardziej interesującej adaptacji Magubeta. Nie mógł jej wybrać ze względu na jej talent, więc musi być w niej naprawdę bardzo zakochany. Raymond podniósł ręce do góry. Odeśli wiedźmy z powrotem do jej wioski. Jeśli zostanie tam dłużej, wszystkie nasze sekrety wyjdą na jaw. Panna marple uśmiechnęła się i wróciła do robienia na drutach. Przyjdź prosto do mnie, nalegała Doli, gdy panna marple oddzwoniła, by powiedzieć jej, że przyjedzie w sobotę po południu. Ale panna Marple nie była już w wieku, który pozwalałby na tak pilne żądania. Chciała mieć szansę umyć twarz i być może coś zjeść, zanim odwiedzi istlodge. Gdy po raz pierwszy ujrzała swój domek i stosy fioletowych powojników tłoczących się w altanie, panna Marple poczuła ogarniający ją spokój. Szary pomachała do niej od progu, jej świeżo spatynowane włosy opadały na głowę, a wokół tali miała zawiązany schludny czerwony fartuch. Wzięłaś taksówkę? Straszna strata pieniędzy. Posłałabym po ciebie Jima, gdybym wiedziała, że przyjedziesz, zganiła Sherry, pospiesznie schodząc na dół, by odebrać panni Marple walizkę. A więc dostałaś mój list? A może po prostu miałaś dość miejskiego życia? Panna Marple zauważyła pauzę. Sherry nigdy nie przepadała za snobizmem Raymonda i pretensjonalnością Joanne. Obawiam się, że musiałam przegapić twój list, szery. zbyła jej troskę i wprowadziła pannę Marple do chłodnego holu wejściowego. Na wszystkie zaległości. Mam mały kotlecik z wczorajszej kolacji, który mogę podgrzać. Powiedziałam Doli, że zaraz pójdę do domku. Doli, Bantry może poczekać. Zawsze taka władcza. Jakby wciąż była wielką damą dworu. Spotkałam ją niedawno u rzeźnika i chciała rozmawiać tylko o Michaelu Barnsley-Davisie. Och, powiedziała panna Marple, nie mogąc się doczekać, co Sherry może zaoferować w ramach wiejskich plotek. Jeśli miała rozwiązać ten problem, potrzebowała informacji, a była w niekorzystnej sytuacji, ponieważ nie było jej w St. Marymite przez większą część lata. Co sądzisz o Michaelu? Przystojny jak diabeł, ale tylko w połowie tak sprytny. Rozumiem, że jest sprawa zaginionych klejnotów. Sherry odłożyła mały kotlecik ułożony w stosik z marchewką i młodymi ziemniakami. Tego akurat nie słyszałam. To po to wróciłeś? Zaginione klejnoty? To nie dlatego napisałaś. Oczywiście, że nie. Chodzi o tę biedną dziewczynę, studentkę, która spadła z mostu przy starym młynie. Policja twierdzi, że sama się zabiła, tak jak w przypadku Rose M. Mott, ale. Ale. Cóż, mówi się o tym. Wykonała sporo pracy w hall. Panna Marple nie była w najmniejszym stopniu zaskoczona. Czy była młoda? Ładna. Młoda, powiedziała Sherry. Zastanawiając się, ale nieładna. Znasz ten typ? Nie zawracała sobie głowy pudrem czy szminką. Zawsze sprzątała w roboczych butach i kombinezonie. Nie jest to typ, który przyciąga wzrok mężczyzn. Masz. Wycięłam dla ciebie artykuł z gazety. Artykuł był krótki. Dziewiętnastoletnia panna Genewie Fendrius z Lindhurst w hrabstwie Hampshire, studentka botaniki w pobliskim Moorland College, przebywała w St. Marymit latem, pracując na terenie lokalnej posiadłości. Wyszła na spacer wieczorem 23 sierpnia i nigdy nie wróciła do wynajętego mieszkania. Jej utopione ciało znaleziono następnego dnia. Taka młoda, powiedziała panna Marple. Spoglądając na rozmazane zdjęcie Genewie Fendrius. Często odwiedzała go Sington. Tak, odpowiedziała Sherry z zapałem. Pracowała na terenie ośrodka. I odebrała sobie życie. To było przed czy po wyjeździe Michaela. Sherry pochyliła się do przodu, prawie wbijając łokieć w resztki marchewki. Dokładnie o tym myślałam, panno Marple. Chłopak Barnes Davis miał coś wspólnego ze śmiercią tej dziewczyny. Uwiódł ją, a ona zagroziła, że pójdzie do jego narzeczonej, a on stracił panowanie nad sobą i popchnął ją. To całkiem sporo przypuszczeń. Czy wyglądał na takiego? Sherry zmarszczyła brwi. Nie mogę powiedzieć, że tak. Zawsze przejmował się swoją narzeczoną, Lidią Adams. Naprawdę oddaną, a nie tylko na pokaz. Alidia może być najładniejszą dziewczyną, jaką kiedykolwiek widziałem poza ekranem. To bardzo niebezpieczny most, zauważyła panna Marple, zastanawiając się, dlaczego Dolly nie wspomniała o śmierci młodej Genevieve. Jadła powoli lunch, obserwując chmury za oknem i słuchając tykania zegara. Jeśli ci nie smakuje, mogę przygotować coś innego. Zaproponowała Szery. Nie, jest bardzo dobre. Zapewniła ją panna Marple, ale była zbyt rozkojarzona, by oddać sprawiedliwość wyśmienitej kuchni Szery. Ale jak myślisz, co się stało? Zażądała Szery. Czy zepchnął ją w okrutny sposób do rzeki? Doprowadził ją do odebrania sobie życia, a potem uciekł ze wstydem? A może to tylko niewinny chłopak? Który sam padł ofiarą nieczystej gry. Szery, naprawdę musisz przestać słuchać tych ponurych dramatów radiowych. Powiedz mi, czy wolałabyś, żeby Michael żył i miał się dobrze, ale był łotrem? Czy też, że był bez winy, ale spotkał go zły koniec? Szery przerwała, podnosząc wciąż w połowie pełny talerz panny Marple i stawiając go przy zlewie. Przypuszczam. Przypuszczam. Że chciałabym, aby był niewinny, nawet jeśli ta piękna panna Lidia musiałaby go stracić. Wtedy wiedziałaby, że zawsze kochał ją prawdziwie. Sherry oparła Biodra o ladę i złożyła ręce. Ale co pani o tym sądzi, panno Marple? Myślę, że Jim powinien wyciągnąć samochód i zawieść mnie do lodge. Jane. Wykrzyknęła Doli, otwierając drzwi do istlotgę i spiesząc w dół ścieżki. Gdzie byłaś? Najwyraźniej obserwowała z okna, czekając na przybycie panny marple. Przyszłam tak szybko, jak mogłam, doli. Pomyślałabym, że zastanę cię pracującą w ogrodzie. Twoje rabaty wyglądają tak dobrze. Prawda? Malwy, ostróżki, a czy to astry? Musiałam czymś wypełnić te wszystkie puste godziny tego lata, kiedy Bertram, Alice i dzieci wyjechali na swoje przygody. A teraz chodźmy do domu. Załatwiłem nam zaproszenie na herbatę. Jak ci się to udało, Doli? Obawiam się, że dość bezwstydnie. Być może wspomniałam, że byłaś osobą, która rozwiązała zagadkę ciała w bibliotece Artura. A może zasugerowałaś? że dwie samotne staruszki nie mają nic lepszego do roboty w niedzielne popołudnie. Robi się to, co trzeba. Zbyt prawdziwe doli. Doli objęła pannę Marple ramieniem i ruszyły w górę zbocza. Dzień nie był zbyt upalny i pomimo okoliczności panna Marple nie mogła przestać cieszyć się, że jest z dala od londyńskiego dymu i zgiełku. Spacerując zamiast tego pod błękitnym letnim niebem, Opowiedz mi o rodzinie, Doli, ale nie rób tego jak zwykle. Będę potrzebowała szczegółów, jeśli chcę mieć jasny obraz sytuacji. Czy nie możesz po prostu sama się wszystkiego dowiedzieć? Wiesz, że jestem beznadziejna w takich sprawach. Wiem, że sobie poradzisz, jeśli tylko spróbujesz. Doli odetchnęła sulgą. więc spróbuję. Matka jest jedną z tych hipochondrycznych kobiet, zawsze czepia się drogiego Michaela i wiecznie papla o zaleceniach lekarza. Ojca nie widziałem zbyt często. Wydaje mi się, że dorobił się na czopach, widżetach czy czymś mechanicznym. Nie mogę sobie przypomnieć. Trudno powiedzieć, skąd chłopiec wziął swój urok. Być może przeskoczył jedno pokolenie. A narzeczona? Lidia? Biedactwo. Urocza dziewczyna. Piękna i zawsze chętna do pogawędki lub śmiechu. Ale chyba nie najbystrzejsza? Dlaczego tak mówisz, Jane? Chodziło o sposób, w jaki to sformułowałaś, Doli. Sposób, w jaki ją opisałaś, brzmiał mniej jak ty niż Artur. Cóż, powiedziała Doli, zrywając zwiędłą główkę róży z krzewu. Gdy przechodziły obok. Przypuszczam, że jest typem dziewczyny, którą Artur mógł uznać za rozpraszającą. Ale to nie znaczy, że jej narzeczony jest złodziejem. Z pewnością nie. A inni goście? Jest jeszcze Vera Fowler. To najlepsza przyjaciółka Lidii, która przyjechała na ślub. Jest uderzająca na swój własny sposób i mogłaby być całkiem pociągająca. Gdyby nie upierała się przy każdym słowie, jakby sam akt mówienia ją nudził. Następnie przyjeżdża profesor i jego siostrzeniec. Obaj są archeologami. Nie pamiętam, czy wykopują garnki, czy ludzi. Myślę, że mają nadzieję, że pan Barnes Davis zainwestuje część swoich pieniędzy w ich następną wycieczkę. Zatrzymajmy się na chwilę, doli. Muszę złapać oddech. Doli zatrzymała się pod liścia z tymi gałęziami cisu. Nie czujesz się źle, prawda, Jane? Londyn nie jest dobry dla zdrowia, zawsze tak myślę. Po prostu jestem stara i obawiam się, że nie możemy winić za to Londynu. Cóż to za widok. Zapomniałam, jak pięknie wygląda stąd wioska. Jeśli zmrużysz oczy i będziesz udawać, że nie widzisz rozwoju, Panna Marple odwróciła się, by spojrzeć na imponującą ceglaną fasadę Gosington. Widzę, że nowi właściciele wprowadzili sporo zmian. To prawie tak, jakby. Wiem, jakby cofnęli się w czasie. Kiedy Marina Greg kupiła to miejsce, wprowadziła wiele ulepszeń. Ale nie jestem pewien, czy zostały one w pełni docenione przez resztę wioski. Nie teraz bardziej przypomina twojego sington. Doli nic nie odpowiedziała, bo oczywiście nie było to już jej sington. Wiem, że nie byłaś sentymentalna w stosunku do tego miejsca, dodała panna marple. Lodga jest to wiele bardziej praktyczny, jeśli chodzi o ogrzewanie i utrzymanie. O tak nieskończenie. Ale może nie tak wygodny na większe spotkania? Nie, zastanawiała się Doli, idąc dalej. Nie sądzę. W dzisiejszych czasach ludzie mają tak wiele miejsc do odwiedzenia. Dlaczego nie wspomniałaś o tej biednej dziewczynie, która spadła z mostu? Genewiew? Powiedziała zaskoczona Doli. Bardzo tragiczne, ale nie wiem, co to ma do rzeczy. Ona i Michael Barnes, Lady Davis nie byli blisko? Nigdy nie widziałam ich razem, ale ludzie musieli rozmawiać o zniknięciu Michaela tak szybko po jej śmierci. To niewypowiedzianie okrutne, że Lidia musi przez to przechodzić. Doli pochyliła się, by wyrwać chwast z jednej z doniczek. Jane, skup się na zadaniu. Czas jest najważniejszy. Ciągle to powtarzasz. Czy na przyjęciu w sali jest ktoś jeszcze? Tylko dość wredny amerykański przyjaciel Michaela. Wydaje mi się, że chodzili razem do szkoły, a on pojawił się pewnego popołudnia. Bardzo bogaty, bardzo głośny, tylko. Kontynuuj. Dolin nacisnęła dzwonek i zniżyła głos. Nie sądzę, żeby był tak głupi i bezczelny, jak chciałby, żeby wszyscy wierzyli zebrali się na popołudniową herbatę w czymś, co kiedyś było odrapanym, ale wygodnym salonem doli. Za kadencji Maryny Gregg został on przekształcony w okazały salon, pełen nowoczesnej sztuki i rzeźb. Ale pod zarządem nowych właścicieli powrócił do tradycyjnego salonu z ciemnego drewna i dopasowanych zestawów dostojnych mebli, prawie jak scena ubrana do sztuki rozgrywającej się w angielskim wiejskim domu. Sama herbata była obfitym, choć osobliwym wydarzeniem, serwowanym przez pokojówkę z grubymi zębami, która rozstawiała delikatne porcelanowe talerze i filiżanki. Zamiast podpłomyków czy ciasta podano herbatniki zrobione z rozdrobnionej marchewki, a miękki biały chleb, który zwykle był używany do kanapek i utrzymywany w wilgoci potręcznikiem, został zastąpiony jakimś rodzajem krakersa złożonego z różnych orzechów i nasion. Mój lekarz, oznajmiła pani Barnsley Davis, ubrana w tunikę w kolorze sałaty i sznury kolorowych koralików, utrzymuje mnie na bardzo ścisłej diecie złożonej z korzeni, nasion i różnych roślin strączkowych. Doktor Martin Bickford, bardzo poszukiwany. Znasz go? Nie mogę powiedzieć, że go znam, odpowiedziała panna Marple, dyskretnie chowając niedojedzony krążek marchewki pod serwetką. Ale nie jestem dobrze poinformowana w kwestiach medycznych. Czy jest pani dobrze poinformowana na temat znachorstwa? zapytał Reginald Marsh, przygarbiony na krześle przy oknie. Był to łasicowaty Amerykanin doli i opis wydawał się dość trafny. Miał na sobie nieładne spodnie i coś w rodzaju niebieskiej koszuli Hambrai. Efekt był zarówno niesmaczny, jak i artystyczny, i dokładnie taki był jego cel. Jak podejrzewała panna Marple. Ale Mariorie Barnes Lej Davis nie wydawała się ani trochę urażona. W rzeczywistości patrzyła na Reginalda pieszczotliwie. Regie był dla mnie takim pocieszeniem teraz, gdy Michael. Cóż, z Michaelem nie. Powiedziała. Wyjęła chusteczkę z obszernego rękawa i przetarła oczy. Michael wyjechał na jakiś czas. Ale Regie uwielbia prowokować. Doktor Bickford mówi, że to dlatego, że je za dużo czerwonego jedzenia. To źle wpływa na śledzione. Śledzione, zażądał pan Barnes Lee Davis, gdy wszedł do pokoju, zacierając ręce, z zaczerwienioną twarzą i nastroszonymi wąsami. Śledzionie nic nie dolega. Po prostu nie zależy mu na pracy. Nie bądź niemiły, Lionelu, skarciła go żona. Tak, Lionel, nie bądź niemiły, powiedział Reginald Marsh. To moja praca. Twoja jedyna praca. Nonsens. Prowadzę również pełen reżim kłamania i bycia do niczego. Panna Marple była wdzięczna za możliwość obserwowania mieszkańców domu podczas nalewania herbaty. Lydia Adams, narzeczona Michaela, była tak piękna, jak mówiła Doli. A jej włosy miały ciepły, miodowo-złoty odcień, który otaczał jej chabrowo-niebieskie oczy, które byłyby całkiem świetliste, gdyby nie były czerwone i opuchnięte od płaczu. Siedziała z talerzem na kolanie, nic nie jedząc, a jej spojrzenie było odległe. Jej przyjaciółka Vera leżała na krześle obok niej, ubrana w gwałtownie żółtą sukienkę, z głową opartą na dłoni. Żadna z nich nie odezwała się ani słowem. Odkąd zostały przedstawione pannie marple. Profesor Helmut Roederer, niemiecki archeolog Doli, podniósł się niezręcznie z miejsca na kanapie, które zajmował ze swoim dość bladym siostrzeńcem. Lionelu, zastanawiam się, czy mógłbym nadstawić ucha. Podłe, wyknął Lionel Barnes Davis, ignorując profesora i żując zajadle jednego z krakersów. Czy w tym domu nie można dostać porządnej herbaty? Doktorze Bickford, zaczęła pani Barnsley Davis. Nie chcę słyszeć o tym starym oszuście, Mariorie. Lionel spróbował ponownie profesor Roederer. Helmut. Pan Barnsley Davis ryknął z taką siłą, że profesor przewrócił się na kanapę, jakby przewrócił go silny wiatr. Blady siostrzeniec wcisnął się w poduszki, nabierając jeszcze bardziej mlecznego odcienia. Mój syn zniknął na przeklętej prowincji, a ty masz czelność żądać ode mnie pieniędzy? Nie dam ci ani grosza, dopóki nie udowodnisz, że potrafisz znaleźć coś więcej niż sterty brudu i fragmenty starych kubków po budyniu. Wiem, że czas nie jest może idealny, zająknął się profesor. Ale ceramika, którą znaleźliśmy, jest kluczowa dla zrozumienia drugiego królestwa. Kluczowa. Gdzie jest złoto? Klejnoty? Och, Lionelu, jęknęła pani Barnsley-Davis, czy musisz być aż tak wulgarny? Reginald Marsz roześmiał się i powiedział: Może lepiej nie wspominać o klejnotach w tym momencie. Na czole Lionela Barnsley-Davisa niepokojąco zapulsowała żyła: Ty niewdzięczny, mały, pisklaku. Jeśli masz szczelność. W tym momencie Lidia zalała się łzami i wybiegła z pokoju, szlochając. Może, może powinniśmy za nią pójść mamrotał blady siostrzeniec, gdy jej kroki ucichły na schodach. Po raz pierwszy się odezwał. To nic nie da, powiedział marsz z prawdziwą nędzą w głosie, wstając i wychodząc przez drzwi do ogrodu. Nic nie będzie dobrze, dopóki marnotrawny nie wróci. Marnotrawny? Zapytała panna Marple, gdy Barnes, i Davisowie i ich pozostali goście wyszli, być może zadowoleni, że udało im się oddalić od siebie marchewkowe ciasteczka. Została tylko Vera Fowler, wylegująca się w swoim fotelu, wpatrująca się bezinteresownie w doli i pannę Marple oraz pokojówkę, która zaczęła sprzątać herbatę. Złoty chłopiec narysowała Vera, zapalając papierosa w ciszy. Która nastąpiła po wejściu? Najdroższy Michael. Nie lubiłaś go zapytała panna Marple. Vera uniosła brew. Nie jesteś zwolenniczką ceremonii, prawda? Policzki panny Marple lekko się zaróżowiły. Musisz mi wybaczyć, kochanie. Stare kobiety mają tak mało zajęć nic nie poradzimy na to, że dajemy się wciągnąć w dramaty i romanse młodych. Vera wzruszyła ramionami. Nie mogłabym znaleźć żadnej wady u drogiego Michaela, jeśli o to ci chodzi. Bogaty, przystojny, dobry dla sierot. Czy on kiedykolwiek? Cóż? Czyż nie jesteś starym podglądaczem? Nie, nigdy mnie nie podrywał, jeśli o to ci chodzi. Tym większa szkoda. No już, już, powiedziała łagodnie panna Marple. Nie masz tego na myśli. Nie jesteś aż tak bezduszna, jak udajesz. Vera zaciągnęła się długo papierosem. Nie. Przypuszczam, że nie. Prawda jest taka, że Michael wydaje się być dobrym człowiekiem, a Lydia bardzo go kocha i zupełnie nie rozumiem, co się stało. Myślisz, że został zraniony? Tak. Przecież nie uciekł z jakąś krembrną gwiazdką. Nigdy nie podrywał mnie ani żadnego z naszych przyjaciół, a z pewnością miał okazję z każdą ładną dziewczyną stąd do Devon. Rozległ się głośny trzask naczyni i srebra, a panna Marple odwróciła się, by zobaczyć szczerbatą pokojówkę przykucniętą na podłodze, sprzątającą potłuczoną porcelanę i kawałki jedzenia trzęsącymi się rękami. Bardzo przepraszam, panienko, bardzo mi przykro, madam. Jak myślisz, dokąd poszedł? Zapytała Doli, pochylając się do przodu na krześle. Dziewczyna wpatrywała się w wypielęgnowany teren. Zastanawiałam się nad tym. Myślę, że, mimo całego swojego uroku, Michael sprawił, że ktoś był zły lub zazdrosny i stało się coś strasznego. Panna Marple przyjrzała się profilowi wery i jej ciemnym brwiom. Kiedy zapytałam, czy go lubisz, nie udzieliłaś mi jej odpowiedzi. Prawda. Prawda jest taka, że nie miałam powodu, by go nie lubić. Ale nie lubiłaś? Nie. Nie wiem dlaczego. Ale nie ufałam mu, że będzie dobry dla Lidii. A teraz. A teraz czujesz się winna, bo myślisz, że spotkało go coś strasznego. Tak. Czujesz się jak najgorsza osoba. Zaśmiała się krucho. Czyż to nie absurdalne? Jakby to cokolwiek zmieniało. Doli, powiedziała panna Marple. Myślę, że powinnyśmy porozmawiać z Lidią. To na niej mi naprawdę zależy powiedziała Vera, a ona desperacko chce go odzyskać. Myślisz, że jest nadzieja? Oczywiście, że jest, odpowiedziała Doli. Ale panna Marple nic nie powiedziała. "Dziwna dziewczyna", szepnęła Doli, gdy wychodziły z salonu. "Być może", powiedziała panna Marple. "Ale nie głupia. Wybierasz się na polowanie na biedną Lidię", zapytał Roginald Marsh. Przygarbiony, wychodząc z ogrodu bocznymi drzwiami. Znalazł gdzieś rakietę tenisową i wymachiwał nią dość agresywnie w powietrzu. Bez wątpienia znajdziesz ją malowniczo szlochającą w swoim buduarze. Nie, żeby drogi Michael zasługiwał na taki wybuch emocji. Myślałam, że byliście przyjaciółmi w szkole? zapytała Doli. I nadal jesteśmy przyjaciółmi. Jeśli tak mówisz o swoich przyjaciołach, powiedziała Doli, to wolałabym nie wiedzieć, jak wyrażasz się o swoich wrogach. Słuchaj, powiedział Marsz, opierając się o ścianę i krzyżując przed sobą długie nogi. Michael był dobrą zabawą, zawsze rumiany, zawsze chętny do zabawy, ale nie był człowiekiem, którego chciałabyś mieć na karku, gdy wiatr się wzmaga, zrozumiano. Nie sądzę, byś był zaproszony na ślub, powiedziała chłodno Doli. Właściwie to nie sądzę, żebyś w ogóle był zaproszony do domu. Po prostu pojawiłaś się na progu. To już nie jest twój dom, więc co cię to obchodzi? Doli zacisnęła usta. Marsz machnął rakietą tenisową o centymetry od pobliskiego wazonu. Tak się złożyło, że odwiedzam ten rejon kraju i pomyślałem, że zadzwonię. Może wy, Brytyjczycy, stawiacie na ceremonię, ale Michael był bardzo szczęśliwy, mogąc wyłudzać pieniądze od mojej rodziny w Stanach, więc pomyślałem, że się odwdzięczę. Michael Barnes Lady Davis odwiedził cię w Stanach Zjednoczonych? Zapytała panna marple. Co z tego? Mamy mnóstwo miejsca. Jakie to szczęście mieć dużą rodzinę, mruknęła panna Marple. Kiedy jest się samemu na świecie, przyjemnie jest słyszeć o tych wszystkich szczęśliwych relacjach. Nie aż tak liczną, ale na pewno rodzeństwo, może młodsza siostra. Reginald marsz odepchnął się od ściany. Być może, a gdzie jest Vera? Jestem pewien, że zdążę urazić kogoś jeszcze, zanim zapadnie zmierzch. Taki niegrzeczny. Nieznośny chłopiec, powiedziała Doli z grymasem, gdy szli po schodach. Jane, nad czym się zastanawiasz z taką zaciętą koncentracją? Tak naprawdę nad niczym, odparła panna Marple. Tylko widziałaś, jak on trzymał tę rakietę, Doli? Jego knykcie były wręcz białe. Zastanawiałam się, czy nie zamachnie się na którąś z nas. Nędzne stworzenie. Znaleźli Lidie w jej sypialni, skuloną w fotelu przy oknie, otoczoną morelowymi poduszkami. Podciągnęła kolana i oparła zapłakaną twarz na złożonych ramionach. Moja droga, powiedziała Doli, podchodząc do niej, nie wolno ci nad nim płakać. Nie rozumiem tego, powiedziała, a w jej ogromnych niebieskich oczach pojawiły się świeże łzy. Jak możesz, powiedziała panna Marple, wkładając jej do rąk czystą chusteczkę. Takich rzeczy naprawdę nie da się zrozumieć. On nie chciał tak po prostu odejść. Powiedział, że mnie kocha. Powiedział, że nie może się doczekać, aż się ze mną ożeni. Kiedy widziałaś go po raz ostatni, panna Marple zapytała łagodnie. Po południu na przyjęciu w ogrodzie, Został do ostatniego toastu. powiedział, że wyglądam jak żon kil otarła oczy i dodała miałam na sobie maślaną żółć ach powiedziała doli miał pociąg do londynu, czy pojechał na stację samochodem zapytała panna marple czy sam prowadził lidia wydmuchała nos ani jedno ani drugie. Powiedział, że chce iść pieszo. Taka długa droga? zapytała Doli. Lubił ćwiczenia, odparła Lidia defensywnie. Rozumiem, powiedziała panna Marple. Ma mieszkanie w Londynie, kontynuowała Lidia. Ale portier nigdy nie widział go tej nocy i nikt na stacji nie mógł powiedzieć na pewno, czy wsiadł do pociągu. Doli poklepała dziewczynę po dłoni. Stacje są bardzo zatłoczone. Mógł łatwo zostać przeoczony. Ale nikt nie przegapił Michaela. On jest, on jest wspaniały. Wybaczysz mi, moja droga, zaryzykowała ostrożnie pannę Marple. Ale muszę zapytać, czy powiedział lub zrobił coś niezwykłego w poprzednich dniach? Czy była może jakaś kłótnia, albo czy przychodzi ci do głowy ktoś? Kto chciałby go skrzywdzić? Nikt. Zawołała Lidia. Wszyscy kochali Michaela. Wszyscy? Ten profesor, jak mu tam, zawsze wyłudzał od niego pieniądze, każąc mu naciskać na ojca, by zdobył fundusze. I może nie pana Marsza, ale on nikogo nie lubi. Podejrzewam, że to nie do końca prawda. Lidia ponownie zalała się łzami. Co powinnam zrobić? Ślub już za tydzień. Myślę, że powinnaś wrócić do domu, do Londynu. Ale co, jeśli Michael wróci? Doli poklepała ją zachęcająco po kolanie. Wtedy zadzwoni do ciebie, a ty przeprosisz go za złe zachowanie i być może kupisz mu coś ładnego. Przyniosły Lidii wilgotną ściereczkę do przemycia oczu i zostawiły ją w łóżku, już cicho chrapiącą. Biedna dziewczyna, powiedziała Doli na korytarzu. Naprawdę myślisz, że Michael tylko wyczyścił sobie głowę i wróci, kiedy będzie gotowy? Nie sądzę. Ale myślę, że Lidia jest bardzo ładną dziewczyną i lepiej sobie poradzi w Londynie, otoczona atrakcyjnymi facetami, niż tutaj. I podejrzewam, że wkrótce będzie miała Reginalda Marsza do towarzystwa. Marsza? Doli zapytała z niedowierzaniem, po czym chwyciła pannę Marple za ramię. Ale gdyby zakochał się w dziewczynie swojego najlepszego przyjaciela, to miałby motyw, by sprawić, by Michael zniknął. Miałby, zgodziła się panna Marple. Ale bardzo w to wątpię. Wracajmy do Lodgę, Doli. I zadzwonimy do Jim'a, żeby po mnie przyjechał. Muszę odpocząć i pomyśleć. Możemy zadzwonić stąd, Jane. Nie, powiedziała stanowczo panna Marple, obserwując Reginalda, Marsza i werefowler idących tarasem nad Ogrodem. Zostaliśmy już zbyt długo. Tego wieczoru panna Marple zjadła kolację na tacy w swoim pokoju, zamiast w kuchni z Jimem i Sherry. Zwykle cieszyła się z ich towarzystwa, ale dziś pragnęła ciszy i możliwości obserwowania świetlików zbierających się w półmroku. Sherry udało się utrzymać język za zębami, dopóki nie zabrała tacy i nie przyniosła pannie marple szklanki ciepłego mleka. Byłaś pogrążona w myślach, zauważyła. Tak, Sherry. Starzenie się to straszna rzecz. Nie jesteś taka stara, panno Marple, i bystrzejsza niż większość ludzi w połowie twojego wieku. Może i tak, ale dzisiejszego wieczoru panna Marple czuła, że każdy rok i każda godzina ciążą jej na kościach. Shery krzątała się po pokoju, zasuwając zasłony i prostując poduszki, aż w końcu panna Marple uśmiechnęła się i powiedziała: "Szery, musisz przestać się denerwować. Mów, co myślisz?" Sherry położyła ręce na biodrach. Przestanę się awanturować, kiedy skończysz ze mną. Zrobił to czy nie? Czy Michael Barnes Lee Davis zabił dziewczynę ogrodnika? To zabawne, że tak ją nazywasz. Ale nie, nie sądzę, żeby to zrobił. Więc dlaczego tak uciekł? Bardzo dobre pytanie, Sherry. I zamierzasz udzielić mi odpowiedzi? Zakładasz, że ją znam. Bo zawsze ją masz! zawołała Sherry z irytacją. A co myśli Jim? Wiesz, jaki jest Jim? Po prostu się śmieje, mówi, że zrobił to lokaj i kładzie się spać. Sherry westchnęła. I przypuszczam, że powinnam zrobić to samo. Otworzysz okno, Sherry. Dziś jest chłodno, powiedziała Sherry, zobowiązując się. Upewnij się, że się nie przeziębisz. Panna Marple wsłuchiwała się w odgłosy ogrodu, brzęczenie letnich owadów, delikatny szelest czegoś gniazdującego w żywopłocie. Powinna zamknąć okno. Powinna iść spać. Ale nie spała, myśląc o tym samym. Następnego ranka panna Marple wstała Ubrała się i zjadła skromne śniadanie składające się z tostów i herbaty. Następnie poprosiła Jima, by zawiózł ją do lodgę. Mam zaczekać, panno Marple? zapytał Jim, gdy dotarli na miejsce. A może wolisz zadzwonić? Zajmij się swoimi sprawami, Jim. Jestem pewna, że masz dziś wiele do zrobienia, nie martwiąc się o mnie. Ogród pani Bantry wygląda świetnie. Zawsze tam jest, bez względu na pogodę, a w tym wielkim kapeluszu wygląda jak kwiat. Ale doli była dziś w środku, więc panna Marple powoli weszła na ścieżkę, zwracając uwagę na nowe nasadzenia. Jane, wykrzyknęła doli, gdy otworzyła drzwi. Rozwiązałaś go? Obawiam się, że tak, odpowiedziała panna Marple. Szczęśliwa, że mogła wyjść ze słońca do chłodnych pomieszczeń, lodgę. I co? powiedziała Doli. Czy to chciwy archeolog, zazdrosny Amerykanin, zgorzkniały najlepszy przyjaciel? Mogłabyś przynajmniej zaproponować mi filiżankę herbaty, Doli. Doli spojrzała w niebo. Bardzo dobrze powiedziała, wchodząc do kuchni ale spodziewam się dobrej historii. Gdy woda się zagotuje, pozbyłaś się swojego pięknego mosiężnego czajnika. Doli prychnęła. Bertram i Alice nie szczędzili mi drwin z jego powodu podczas ostatniej wizyty. Powiedzieli, że to antyk i prawdopodobnie zatruwa mnie i wszystkich gości. Nowy czajnik elektryczny nagrzewa się znacznie szybciej i jest o wiele bardziej higieniczny. Może i tak, powiedziała panna Marple. Ale nie jesteśmy typem ludzi, którzy pozbywają się cennych rzeczy ze względu na modę. Jane, na starość robisz się sentymentalna. Panna Marple uśmiechnęła się. Nie ma co do tego wątpliwości. Kiedy już usadowiły się we frontowym pokoju, Doli w wygodnym fotelu, a panna Marple na sofie, Doli nie mogła się dłużej powstrzymywać. Więc która z nich to zrobiła? zapytała. Żadne z nich, odpowiedziała panna marple. Więc po prostu uciekł? Nie, niezupełnie. Dolich sząknęła z frustracją. Czy w takim razie zepchnął tę biedną dziewczynę z mostu? Tego też nie zrobił. Przykro mi to mówić, ale biedna genewiew odebrała sobie życie. Była taka młoda. Taka przestraszona i nie sądzę, by Michael barnes Davis traktował ją zbyt uprzejmie, niekiedy dowiedział się, że jest. Cóż, w rodzinny sposób. Ale Vera powiedziała, że Michael nie był takim człowiekiem, że nigdy jej nie podrywał ani. Panna Marple uniosła palec. Nie interesowały go ładne dziewczyny. Szukał tych nieśmiałych, prostych, tych, które wszyscy inni pomijali. Takich jak młodsza siostra Reginalda Marsza. Wiedział, że są bardziej wrażliwe i mniej prawdopodobne, że ktoś im uwierzy. Nie zauważyłeś, jak pokojówka zareagowała na to, co powiedziała Wera? Podejrzewam, że Michael też się z nią kochał. A Genewiew nie była ładną dziewczyną, prawda? Nie, powiedziała cicho Doli. Nie sądzę, żeby była. Ale miała wiele innych zalet, prawda? Miała prawdziwy talent do kwiatów, ale mężczyźni nie przywiązują do tego wagi. Panna Marple przyglądała się twarzy przyjaciółki, zatroskana i pogrążona w myślach. Groził ci, Doli? Doli podniosła gwałtownie wzrok. Zegar na kominku tykał. A cienie w pokoju zdawały się pogłębiać. Wzięła łyk herbaty, po czym odstawiła filiżankę i spodek na bok. Chyba powinnamy była wiedzieć, że mnie przejrzysz, Jane. Zawsze to robisz. Na początku nie, przyznała panna Marple. Nie mogłam zrozumieć, dlaczego wzywasz mnie z powrotem do St. Marymit, skoro zrobiłaś coś złego. Ale potem Szeryf wspomniała, że spotkała cię użyźnika. Powiedziała ci, że pisała do mnie o śmierci Genewiew, prawda? Tak, powiedziała Doli. Pomyślałam, że jeśli to ja zażądam, byś wróciła do domu nie będziesz mnie podejrzewać. Genewiew była kochaną dziewczyną, bardzo kochaną dziewczyną, taką młodą, pełną ambicji i tak oddaną ogrodowi. Rozmawiałyśmy kiedy tylko przychodziła do pracy, kiedy Bertram i Alice nie przyjechali w tym roku. Cóż, przypuszczam, że byłam samotna, a ona była na tyle uprzejma, by pobłażać starej kobiecie. I zabiła się z powodu Michaela Barnsleya Davisa, ponieważ nosiła jego dziecko. Oczy doli rozbłysły. Myślisz, że go to obchodziło? Widziałam go w ogrodzie dzień po tym, jak znaleźli jej ciało pogwizdującego, z twarzą zwróconą ku słońcu, jakby nic go to nie obchodziło. Skonfrontowałaś się z nim. Tak. W tym pokoju. Widziałam go przez okno, jak szedł na stację kolejową. Pomachałam mu, zaproponowałam herbatę. Nie wiedział, że Genewiew mi się zwierzyła, że siedziała na kanapie i płakała nad nim. Doli uderzyła w ramię fotela małą. Zaciśniętą pięścią. Ale jego to nie obchodziło. Ani trochę powiedział, że Genewiew dokonała własnych wyborów, że niektórzy ludzie nie są wystarczająco silni dla tego świata a kiedy nazwałam go okrutnym. Wyśmiał mnie zapytał, co zamierzam z tym zrobić. Więc powiedziałam mu, że powiem Lidi, jego matce i ojcu, każdemu, kto będzie chciał słuchać. To było bardzo niebezpieczne, Doli. Tacy mężczyźni nie lubią, gdy i im się mówi. Nie pamiętasz syna rybaka, Ralfa i Uśmiechał się i mówił dzień dobry, dopóki ktoś nie zakwestionował paragonów. Wtedy rozwalił gablotę i próbował udawać, że to był wypadek. Nie, szepnęła Doli. Michaelowi na pewno się to nie spodobało. Musisz mi powiedzieć, powiedziała panna Marple stanowczym głosem. Musisz powiedzieć mi wszystko. Doli zawahała się. Po czym z miną kobiety skaczącej z kliffu przemówiła. Zmienił się. To było tak, jakby cały jego humor i przystojność wyparowały z niego. Nie do końca uwierzyłam, gdy Genewiew powiedziała, że jej groził. Myślałam, że to tylko pochopny młodzieniec ogarnięty emocjami. Ale teraz było tak, jakbym widziała go naprawdę po raz pierwszy. Wzięła głęboki oddech. Powiedział, że mógłby mnie zabić od razu i że nikt by tego nie podejrzewał. Pomyśleliby tylko, że zaliczyłam paskudny upadek. Jeszcze jeden stary nietoperz, za którym nikt nie będzie tęsknił. Powiedział Powiedział, że mogłabym być martwa przez kilka dni i nikt by się nie zorientował, dopóki nie zaczęłabym cuchnąć. Kiedy podniosła wzrok, jej oczy były pełne łez. A wiesz, co jest najgorsze, Jane? On ma rację. Wiek jest okrutny, a jeszcze okrutniejszy dla kobiet. Kobieta staje się duchem, gdy przestaje być warta oglądania. Duch może być przerażający, mruknęła panna Marple. Duchowi może ujść na sucho wszystko. Doli brutalnie otarła łzy, położył mi ręce na gardle, uśmiechał się. Myślę, myślę, że dobrze się bawił. Tak się przestraszyłam, że podniosłam czajnik i uderzyłam go. Zadrżała. Nie wstał. Musiało być dość trudno poruszyć jego ciałem o własnych siłach. Doli skinęła krótko głową. Oczy miała suche, plecy wyprostowane. To była kobieta, która wychowała dwójko dzieci, która zarządzała zatłoczonym domem i która widziała swojego męża przez coś, co było prawie oskarżeniem o morderstwo. Poczekałam do zmroku i wyciągnęłam go do ogrodu. Przygotowywałam jedną z grządek, ale jeszcze nie zdecydowałam, co zasadzić. Wykopanie wystarczająco głębokiego dołu zajęło kilka godzin. Pracując po ciemku. A potem po prostu wepchnęłam go do niego. A rabatę obsadziła siastrami z cholu. Ogrodnik kupił ich o wiele za dużo. Nikt by nie zauważył. Właśnie to mnie zastanawiało Doli Nigdy nie lubiła siastrów. Wiedziałam, że wybrałabyś je tylko wtedy, gdybyś musiała szybko zapełnić miejsce. Ukryłaś też klejnoty. Prawda? Kolczyki i kilka drobiazgów z cholu, żeby stworzyć jakiś motyw. Szafiry mojej babci. Uwielbiałam te kolczyki. Przypuszczam, że wszystkie zostały pochowane razem z nim w ogrodzie. Doli skinęła głową. Czy to naprawdę tylko astry mnie zdradziły? Nie tylko to, powiedziała panna marple. Wybaczę pani, że to powiem. Ale Lydia nie jest dziewczyną, która wzbudza takie współczucie. No i oczywiście zauważyłam brak czajnika, kiedy wczoraj nalegałam, by zadzwonić do Jima z Lodge. To jest właśnie problem z tobą, Jane. Wydaje się, że zawsze wiesz. Nie byłam pewna, powiedziała panna Marple. Dopiero gdy usiadłyśmy w salonie. Zajęłaś krzesło odwrócone od okna. Nigdy nie widziałam, żebyś to robiła, Doli. Zawsze czerpiesz taką przyjemność ze swojego ogrodu. Doli spojrzała w stronę okna. Jej oczy posmutniały. Teraz jest raczej zrujnowany. Ale to chyba nie ma znaczenia. Trzeba będzie powiedzieć władzom, biednym Barnsley-Davisom. Panna Marple milczała przez dłuższą chwilę, obserwując. Jak kwiaty graniczące z ogrodową ścieżką kiwają głowami, jakby chciały powiedzieć dzień dobry. To niefortunne, powiedziała w końcu. Mężczyźni mają tak wielką władzę na tym świecie. Ale wiesz, doli, tak naprawdę to nie siła jest niezbędna do przetrwania. To spryt. Pani Bantry trzymała się bardzo spokojnie. Czyżby. Mój siostrzeniec Rajmond zaprosił mnie na zimę na Wyspy Kanaryjskie. To bardzo hojna oferta. Nie planowałam się zgodzić, ale teraz mam ochotę spędzić trochę czasu w cieplejszym klimacie. Moglibyśmy pojechać razem. Doli uniosła brwi. Możemy? Tak. Kto wie, kogo możemy spotkać na zatłoczonym rynku? Może nawet wspaniałego. Złotowłosego młodzieńca widzianego z daleka. Nic, co można by potwierdzić, oczywiście. Ale też nic, czemu można zaprzeczyć? Dokładnie, pójdziemy na spacer do ogrodu, zanim zrobi się zbyt ciepło? Bardzo bym tego chciała, powiedziała Doli. Ramię w ramię dwie przyjaciółki wyszły z domku. Aby pozwolić późnemu letniemu słońcu ogrzać ich stare kości i posłuchać brzęczenia pszczół, trzymały się plecami do nowych grządek, pełnych czerwonych astrów, których zielone łodygi delikatnie uginały się na letnim wietrze, a ich czerwone płatki miały kolor krwi. Koniec. Czytał Jacek.